Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj mamy nowy sklep, nowe skiny i mamy hipisów, skiny średnie. Ale założyłem się szczatem, że kupię cały sklep, zawsze dotrzymuję słowa, pamiętajcie jak się zakładam. Dlatego kupiliśmy cały sklep, mamy do tego jeszcze Shadow Opsa, mamy jeszcze do tego Scarlet Defender, mamy jeszcze do tego zablokować jakąś osobę, która mnie zaprasza podczas nagrywania. I teraz tak, jest Llama Bell, Wiggle, Fighter Kite i Dragon Axe. Z Dragon Axe to jest chyba skin Kill Off od Wukonga i dziwne, bo dostał Wukong ostatnio nowy Kill Off, więc w ogóle zapomniałem, że miał wcześniej. To też jest Kill Off od Wukonga, więc o jest, part of the Wukong set, a to było co? A to było, gdzie on jest? A to jest Dragon Fire, aha, czyli dobra. Czyli to jest od Wukonga, a to jest tak po prostu for fun, było dołożone wtedy jak Wukong wychodził, więc okej. Okay. I sprawdzimy dzisiaj wszystko, oprócz Shadow Opsa i Scarlet Defender, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie osobno sprawdzić, zanim kupisz Shadow Opsa, bo to jest fajny skin. Kiedyś nie mogłem się do niego przekonać, ale jak go kupiłem, powiem wam szczerze, jest sztos skinem. Naprawdę, taki fajny i tryhardowy i ładnie wygląda, więc dajcie mi znać, tylko jest drogi i nie ma plecaka, ale jest stary, jak jeszcze nie było plecaku, więc okej. No i okej, zobaczymy, jak wygląda babeczka w grze. Okej, okay, pierwsze co musimy zrobić, no to oczywiście sprawdzić lot, nie? Niechcący wziąłem grę z filem. O, i ludzie tu mi teraz zaznaczają, gdzie lecieć, ale okej, okay, nieważne. I lotnia. Lotnia kolorowa. Ma takie wstążki jak od oczkusia, tylko one nie powiewają. Dziwne. I daje takie kwiat... wypuszcza takie kwiatki za sobą. Lotnia jest spoko, powiem wam szczerze. Za 800 jest ta lotnia, ale kupujcie ją tylko wtedy, jak naprawdę wam się podoba, ponieważ... No... Nie jest najlepsza, o tak to powiem, nie jest najlepsza. Do tego jeszcze mamy zbierak. Lotnia jak ją otwieramy, wydaje taki szybki dźwięk takiej muzyki hipisowskiej. Nawet spoko ta lotnia, nie jest zła. Powiem szczerze, że nie jest zła ta lotnia, ale też nie jest fajna. Jeżeli chodzi o skina, wczoraj na streamie było wiele takich przemyśleń, czy te skiny są fajne, czy średnie. Niektórzy mówili, że babeczka jest fajna, niektórzy mówili, że jest mega słaba i że facet jest w ogóle już do dupy, za przeproszeniem, więc nie wiem. Dobra, zobaczmy jak brzmi Kill Off. Kill Off brzmi dosłownie jakbyście uderzali w mikrofon. Jak nie uderza w nic, no to brzmi normalnie. No, jakbyście uderzali w mikrofon, takie wiecie. Kill Off jest za 500. Dlatego jeżeli wam się podoba ten Kill Off, nie jest zły, powiem szczerze. Powiem szczerze, nie jest zły. Jest... Są lepsze oczywiście, ale jak za 500 to nie jest zły ten Kill Off. Jeżeli chodzi o skina, no to jednak... Kochanie, powiedz co sądzisz o tym skinie? Moim zdaniem skin jest 10 na 10, jest bardzo ładna i podoba mi się ogólnie. Aha, czyli już mamy tutaj odpowiedź. Czyli jeżeli jesteście kobietą i gracie też w tą grę, no to oczywiście skin jest 10 na 10. No... Moja kobieta zdecydowała, no sorry. Ja osobiście prawdopodobnie nie będę dużo grał tym skinem, ale... Może Poxys jak będzie już grała w Fortnite'a na streamach, może sobie pogra tym skinem. Kochanie, będziesz grała? Będę. O, dobra, czyli Poxys będzie grała duo z Jagnikiem albo może z widzami? Zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście oczywiście takie duo, gdzie Poxys gra. No i co, no... Tak powiem szczerze, że tak średnio bym powiedział, tak... Trochę mi te spodnie się nie podobały, mi ta... Nie wiem, co to jest, top, czy... Jak to się nazywa ta garderoba, co ona ma na sobie? Tunika, okej, okay, dobra, dobrze mam kobietę. Wszystko mi tutaj wyjaśniła. Więc... No nie podoba mi się. Okej, okay. Lecimy zobaczyć faceta. I teraz tak, lecimy facetem. Bagnik jest delikatnie lepszy, ma tą gitarę. A wiem, że lubicie gitary i jeżeli chodzi o lotnię, to jest masakra. Jeżeli chodzi o lotnię, to jest masakra. Nie ma na szczęście tej tęczy takiej, wiecie, co w Warszawie gdzieś tam w centrum była, ale... No, takie kolory, no, zwykła lotnia. Jeszcze takie przezroczysta góra, takie... No tak średnio bym powiedział. Kochanie, czy możesz się powiedzieć na temat skina faceta? Zobacz, jak ten skin wygląda. Poczekaj, dolecimy. Mi się podoba, jest taki inny w tej grze.
Naprawdę? Naprawdę. Czyli dla ciebie ten skin jest ładny, bo jest inaczej wygląda niż pozostałe skiny w tej grze, które są takie... Same. Takie same, tak. Mhm. Aha, okej. Okay. Czyli Poxys wam wyjaśniła, czy te skiny są fajne? No powiem szczerze, że... Jakby to wam wytłumaczyć? Janusz Grażyna, to jest część druga, tylko że w latach 70. Czy tam w 80. nie wiem kiedy te hippisi byli modni. Kochani, kiedy hippisi byli modni? Lata 80. chyba, co? Albo 60. nawet, o kurczę, to nawet nie wiem. Dobra, Poxys wam wyjaśniła, że te skiny są fajne ze względu na to, że są zupełnie inne niż pozostałe skiny. Czyli tak, mamy u nich włosy, których nie zobaczymy raczej u innych skinów. Mamy jakieś takie kolorowe ubrania, no i... No nie wiem, ja nie wiem, szczerze mówiąc, dajcie, proszę, dajcie mi znać, że nie muszę tego komentować, że nie muszę tego oceniać. I dajcie znać w komentarzach, jak wy to oceniacie, te skiny. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak to zrobić, nie wiem. I teraz tak, do hipisów pokażę backblingi i pokażę backblingi z innymi skinami od hipisów. Dobra? Dobra. Janusza już zobaczyliście. Znaczy Janusza z lat 60. zobaczyliście, więc lecimy oceniać backblingi. No okej, okay, mamy gitarkę. I teraz tak, nie pasuje do czarnego rycerza. No, powiem szczerze, ta gitara jest taka... No nie wiem jaka nawet. Do rekina, o, do rekina super, nie no, żartuję. No nie, ta gitara, zobaczymy do innych skinów, bo tutaj te skiny są takie bardziej indywidualne, że tak powiem, mają taki indywidualny charakter, więc ta gitara może nie wchodzi tutaj w rolę. O, tutaj? Nie, nie pasuje. Tutaj tak wygląda, jakby gość w garniturze, co chodzi po barach i gra na gitarze, żeby tam drobne wrzucać. Donaty. Ja. Okej. Okay. Więc tutaj... jak lubicie ten styl gitary, to może być, bo ten skin chyba... Ten skin chyba przyjmuje wszystkie backblingi na plecy, bo to jest najlepszy skin chyba do backblingów. Ten też jest sztosem. Tutaj specjalnie pokażę komando cieni, żebyście czekali na odcinek. O! Nie. No nie, no nie, nie, ta gitara nie pasuje chyba. Tutaj pasuje, tu mi się podoba. Tutaj? Nie. Tutaj? Może być. No pasuje, do tego skina mi najbardziej pasuje. Assault Trooper. Może być ta gitara, ok. I weźmy jeszcze sobie ten plecak od babeczki. Czyli... Z tymi grzechotkami, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Plecak taki, worek skórzany. O! Tu może być, do tego skina to mi się podoba. Czyli jak macie Assault Troopera, to fajne backblingi. Ale nie są najlepsze. Tutaj może być. W sumie ten plecak jest chyba lepszy od gitary, bo ta gitara trochę wystaje poza obręb tych wszystkich. W ogóle jak to wygląda, te różowe te grzechotki, jak to wygląda, wiecie, to... If you know what I mean. Tutaj okej. Okay. Tutaj. No okej, okay. Ten plecak nie jest najgorszy. Ale według mnie ten plecak jest porównywalny do tych plecaków zielonych. Bo też są takie zwykłe, wiecie. Według mnie, ale to dajcie znać w komentarzu. W ogóle ile już macie rzeczy do wpisania w komentarzu, to jest masakra. Zawsze tak mówię. Okej, okay, tu może być. Jakieś tutaj skiny, którymi dawno nie grałem, może być. PS4 może być w ogóle dzięki za suby. To powinienem wyłączyć. Tutaj wiemy. Może być. Okej, okay, dobra. Nie będę pokazywał już skin, albo nie, jeszcze pokażę babeczkę. Gdzie jest babeczka? Tu. Babeczka pasuje ze skrzydłami. Ze skrzydłami białymi pasuje. Fajnie to wygląda. I to chyba wszystko. Bo wcześniej sprawdzałem, to chyba wszystko. Nie ma sensu chyba lecieć dalej. No tutaj. Nie. Nie. Nie, nie, nie. No mówię wam, chyba tylko białe skrzydła do niej pasują. I wstążka. Ok, wstążka też jest super. Ok, dlatego jeszcze faceta szybko zobaczymy, bo też mało backblingów do niego pasuje. Więc wstążka... Gej. Tarcze nie, to też nie. Skrzydła, o te skrzydła, dobra. Czyli mamy tak, facet ze skrzydłami czarnymi, babeczka z białymi skrzydłami, reszta raczej nie będzie pasować, więc nawet nie będę sprawdzał. No nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę. Dziwne te skiny, no.
Nie no, co... Aha, jeszcze mamy Wiggla. Wiggle, taniec fajny. Akurat pasuje do tych skinów. Jeżeli chodzi o Wiggla, kupiłem go kiedyś, bo były takie momenty na streamie, że freestylowałem podczas jak wygrałem gierkę, puszczałem sobie Wiggla i potem beat freestylowałem. Więc sprawdźmy teraz Lamabella. Nie podobał mi się ten taniec, no ale zakład to zakład. Nie. Nie. Lamabell dalej mi się nie podoba, przepraszam, jeżeli kogoś urażę. To jest moje indywidualne zdanie. Lamabell dla mnie jest zwykłym wolnym tańcem i pasuje tylko na koniec gierki. A tutaj ten taniec jest sztos. To jest sztos taniec. W sumie sami widzieliście na streamach. No okej, okay. Dajcie mi jeszcze, pamiętajcie, dajcie mi znać w komentarzu tam na dole. Czy chcecie komando cieni, sprawdź zanim kupisz. Bo ten skin zrobił na mnie mega wrażenie, a wyszedł chyba w drugim albo w trzecim sezonie. A teraz powiem wam szczerze, jak go kupiłem, to zrobił na mnie mega wrażenie, jest sztosem. Sztosem totalnym, serio, ten skin jest sztosem. I dajcie mi znać, to wam pokażę, ocenię, może nawet gierki będziemy grać. Dobra, nowa seria na kanale. Jak będą wychodzić nowe skiny, to będę wrzucał wygrane gierki z tymi skinami. Co wy na to? 40 rzeczy dacie znać w komentarzu. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Troszeczkę późno, pamiętajcie, że wleciał antyporadnik, dlatego to jest troszeczkę późno. Dziękuję, do zobaczenia, zostawcie suba, ja się z wami żegnam, na razie.